No, ale żadnej debaty nie było. Ale żadnej debaty nie było. O ile jeszcze w przypadku wieku aborcyjnego, przepraszam, wieku emerytalnego, co ja wygaduję, jakaś debata była. My jesteśmy już w wieku aborcyjnym. Zdecydowanie. Dzień dobry, to kolejny odcinek Złotego Rogu. Mamy dzisiaj ze sobą komentatorów, publicystów, którzy ocenią surowo, mam nadzieję, tak jak na to zasługuje ta dyskusja polityków, której byliśmy świadkami. Ja chcę od razu powiedzieć, że mam do was przede wszystkim interes, to znaczy nie pierwszy już raz partią politycznym Ruch Obywateli RP pokazał dosyć konkretne postulaty, położył je na stole. Czy one są sensowne, czy nie, to tego też mam nadzieję się od was dowiedzieć, tych ocen. Ale przede wszystkim chcielibyśmy czegoś, co wydaje nam się jest warunkiem jakiejś cywilizowanej publicznej debaty. To znaczy, że to nie jest tak, że ktoś kładzie te propozycje na stole, a potem one są kompletnie, czasami intencjonalnie, a czasami z takiej bezinteresownej bezmyślności ignorowane. I mamy do czynienia, tak jak dzisiaj, w debacie prezydenckiej wyłącznie z giełdą nazwisk i z dyskusją, który z czworga kandydatów uznawanych za demokratycznych ma szansę dokopać Dudzie z uwagi na amplua, charyzmę, tożsamość ideową, pewnie w najmniejszym stopniu, ale w jakimś też. Natomiast kompletnie nie mówi się o programie prezydenckim. I to jest propozycja, prośba, którą chciałbym uczynić jak najbardziej konkretną. Wszystko, co tu rejestrujemy przy tym stole i tak jak teraz siedzimy, jest dostępne na licencji Creative Commons 1.0. To znaczy każdy może z tego skorzystać, nawet bez uznania autorstwa. I bardzo zależy nam na tym, żeby, że tak powiem, ideę, programowa myśl, jakieś poszukiwanie tożsamości polskiej demokracji, żeby to rzeczywiście wreszcie stało się przedmiotem poważnej debaty publicznej. No ale zanim co, chciałbym was poprosić przede wszystkim o komentarz dotyczący tego, co przebijało się w tej dyskusji najsilniej. To znaczy tego przekonania, że w zasadzie, jeżeli demokratyczny kandydat wygra wybory prezydenckie, to władza PiS przestanie istnieć, ulegnie naturalnej erozji, dojdzie być może do przedterminowych wyborów i dopiero wtedy będzie można mówić o programie dla Polski. Wcześniej to w zasadzie nie ma sensu. Wcześniej trzeba poszukać tego, kto ma szansę jeszcze raz dokopać Dudzie. Te państwa postulaty tutaj za bardzo cenne, ale równie ważna jest skuteczność, tak? Więc ja mam takie przeświadczenie, czy chciałabym, żeby tak się wydarzyło, że w momencie, kiedy Andrzej Duda przestanie być prezydentem, a zostanie nim ktoś z dzisiejszej opozycji, no to to weto będzie tak skuteczne, że być może te rządy PiS-u się skończą przed upływem 4 lat i wtedy będzie można śmielej też mówić o różnych innych rzeczach, tak? Ja przyznam, że dopuszczam taką możliwość, że prezydent będzie koabitował z PiS-em przez 3 lata i będzie blokował to, co jest złymi rozwiązaniami, a akceptował to, co jest dobre. Na przykład, jeżeli idzie o politykę społeczną. Moim zdaniem prezydent powinien spełnić taką rolę, żeby pokazywać kierunek, w którym będzie zmierzać opozycja, kiedy już PiS straci władzę. Co wy na to? Czy z takim programem, przede wszystkim waszym zdaniem, z waszym wyczuciem komentatorów zajmujących się polityką, czy z takim programem naprawdę da się w Polsce wygrać wybory? Jeżeli nie będzie przygotowanego programu, takiego minimum dotyczącego tego, co się wydarzyło w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i postulatów wychodzących do przodu, tych, które nie miały szansy się pokazać przez te lata tak naprawdę, to cała kampania przy ewentualnych następnych wyborach parlamentarnych po prostu nie ma sensu. My cierpimy na to, że walka polityczna dotyczy wyłącznie samej władzy jako takiej, konceptu tego, kto ma jej więcej i w jaki sposób z niej korzysta. I robienie
czegokolwiek, czyli na przykład wyjście przez, jak mówisz, prezydenta demokratycznego, prezydenta demokratę czy prezydentkę z takim postulatem, żeby o to zrobić referendum w jakiejś sprawie, to wszystko nie ma sensu. Tylko ja się bardzo boję, że polska klasa polityczna jest zupełnie nieprzygotowana do rozmowy na jakikolwiek temat, bez tej perspektywy, że ta rozmowa ma się zakończyć jakimś konkretnym rozstrzygnięciem, że ktoś podpisze ustawę, tak, albo jej nie podpisze, że ktoś coś uchwali, albo nie uchwali, że ktoś kogoś poda do sądu, albo nie poda do sądu, albo zawłaszczy trybunał, albo zrobi cokolwiek innego. Nie ma w ogóle takiej rozmowy i nie wiem, czy ona w ogóle ma szansę się toczyć w tej sytuacji. Dlatego trochę się zgadzam z Gdulą, który mówi o koabitacji. Dlaczego? Dlatego, że perspektywa tego, że prezydent może coś zawetować, zupełnie zmienia sposób myślenia parlamentarzystów w Sejmie. Bo jeżeli wiedzą, spodziewają się weta, to wtedy inaczej się zachowują, bo trochę szkoda tej pracy. Oczywiście mówię o całej ścieżce legislacyjnej, nie o tej pierwszej debacie, kiedy każdy stroszy piórka, pokazuje, że na przykład, nie wiem, chcemy zakazać aborcji zupełnie, albo no, jakikolwiek inny postulat, ale jest cała ścieżka, jest Senat, potem to wraca i w tym momencie już nie bardzo ma sens wybijanie piłki na twardo, jeżeli w ogóle chce się coś uchwalić. Bo zakładam, że jednak w jakiejś sferze coś ktoś chce uchwalić, choćby po to, żeby się potem tym chwalić w kampanii wyborczej, na przykład myślę o sprawach społecznych, socjalnych. Ja sądzę, że pozwolę sobie zgodzić się z tobą, dlatego że częściowo. Dlatego że po pierwsze, nie wiem, czy to można ująć, trochę mi przeszkadza określenie klasa polityczna w stosunku do dużej części obecnego parlamentu. No mi też przeszkadza, ale no, niestety są no, politykami. Nie, no ja wiem, takie jest określenie, no trudno. Ale ona też jest, ci ludzie, którzy są w parlamencie, nie są przygotowani i nie wyobrażają sobie, założę się absolutnie i stawiam dużo, że oni są nieprzygotowani na to, że w ogóle może wystąpić taka sytuacja, że prezydent czegoś im nie zrobi, czegoś im nie poprze, że powie nie, jakieś weto, że takie zjawisko w przyrodzie, która obecnie panuje na wiejskiej, na razie chyba nie występuje. I do momentu, dopóki nie nastąpi taka sytuacja, że rzeczywiście to się może wydarzyć. Nie mówię o tym, że pan prezydent Duda zawetuje coś albo czegoś nie zawetuje, jak mu prezes pozwoli, tylko no, sytuację normalniejszą. To debaty nie będzie, bo tam w ogóle nie ma z kim rozmawiać, przepraszam. Mówię przynajmniej o jednej stronie, która ma większość. Nie, dobrze, ale to spróbujmy pomyśleć, czy da się rzeczywiście tak wygrać jakiekolwiek w Polsce wybory. No bo ja już nie chcę powtarzać, że to jest slogan czystym antypisem, no ale zwróćcie uwagę na to, że rzeczywiście poszukiwany jest po prostu kandydat, który w konfrontacji z Dudą w drugiej turze ma szansę wygrać. Bo dobrze wygląda, bo ma tożsamość, genealogię, charyzmę właśnie, umie mówić w odróżnieniu od prezydenta. Czy tym się da wygrać? No. Według wielu osób Andrzej Duda dobrze wygląda, ma charyzmę i umie dobrze mówić. Ale nie da się wygrać wyborów, odmieniając przez wszystkie przypadki Andrzej Duda i odmieniając przez wszystkie przypadki Prawo i Sprawiedliwość. To Kluzik-Rostkowska, która była ministrem i Kamiński, który też był ministrem w tym samym rządzie, po prostu nie lubią tego faktu, że nie są już ministrami i są ministrami, nie wiem, Jurgiel z Macierewiczem i my chcemy to zmienić, czyli znowu chcemy być ministrami, żeby oni nie byli. To jest coś, czego Prawo i Sprawiedliwość zresztą by chciało. Bo wtedy rozmowa dotyczy wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. Czyli prowadzimy kampanię wyborczą do Prawa parlamentu. I Sprawiedliwości. Tak. Prowadzimy wtedy kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast trzeba prowadzić kampanię dotyczącą Polski, Europy i świata i przyszłości. Ja myślę, że wygra wybory tylko ten, kto będzie rozmawiał z ludźmi, a nie z Andrzejem Dudą. I oczywiście to jest taki slogan, który się powtarza, że musi prezydent rozmawiać z ludźmi. To powtarza się w tych zapowiedziach kampanii wyborczych wszystkich właściwie partii, które mówią, wyjdziemy do ludzi, porozmawiamy. Będziemy na ulicach, będziemy wymieniać uściski. No, ale chodzi o to, żeby znalazł się na tych ulicach ktoś, kto w tych rozmowach
nie będzie zaczynał zdania od Andrzej Duda. Nie będzie zaczynał zdania od Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie zaczynał zdania od Jarosław Kaczyński. Ja myślę, że Polacy i Polki są jednak mądrzejsi niż wielu komentatorów i wielu polityków, a przede wszystkim znają swoje życie i wiedzą, jakie problemy dotyczą ich w ich życiu i zdają sobie sprawę też z niektórych zagrożeń, które czekają Polskę. I myślę, że dopiero wtedy, kiedy kandydaci będą w stanie rozmawiać z nimi na te tematy, żywe tematy dotyczące życia, dopiero wtedy jesteśmy w stanie, czy są, będą w stanie wygrać faktycznie te wybory. Jacek Rzekowski, właśnie wiadomo, co powie na ten temat, bo przecież mówił to już wielokrotnie, ale ja bym chciał powiedzieć, że a propos tych naszych postulatów, to chciałem powiedzieć, ja osobiście mam takie doświadczenie, że przed wyborami samorządowymi myśmy wyskoczyli z pomysłem prawyborów. Prawybory były wtedy w mediach słowem w niektórych oficjalnie zakazanym, to wiem. I nie pojawiały się w ogóle w debacie. I Jacek, jak myśmy ten postulat ogłosili, to akurat byłem u niego gościem, za co jestem dogodnie wdzięczny w poranku Tok FM, i on o to zapytał. I pytał, no ale co partie na to? Ja mówię, że wtedy to jest kompletnie nieinteresujące pytanie. Bardziej interesującym pytaniem jest, co pan na to, tak? Bo jak pan będzie miał w studio polityka i zada mu to pytanie, dlaczego koniecznie kandydatów na prezydenta Warszawy na przykład ustalamy w klozecie, a nie pozwalając ludziom wybrać, czy naprzeciw jakiemu wtedy w Warszawie stanie liberalny demokrata, czy jakiś lewak, czy ktokolwiek inny, no to taki polityk nie będzie mógł powiedzieć, że ma w nosie opinię wyborców, bo my sobie tutaj z panem Włodzimierzem, bądź innym panem w gabinecie już poustawialiśmy te rzeczy. I akurat tak przez przypadek się złożyło, że następnym gościem był Grzegorz Schetyna i Jacek mu to pytanie zadał. I zgodnie zresztą z przewidywaniami opór Schetyny trwał jakieś pół minuty. Tak? On oczywiście musiał powiedzieć, w końcu mówił do wyborców, że to jest ciekawa propozycja do rozważenia. I to w skrócie mówiąc jest moja prośba do was, żeby taką debatę w takim stylu prowadzić. Ale może nie tyle, czy da się wygrać takim programem, Jacek, akurat do ciebie, tylko jak sprawić, żeby akurat właśnie ten polski rys zmienić. Wiesz, ja myślę, że jest rzeczywiście pewne podobieństwo sytuacji do postulatu prawyborów, bo pytanie, jak wygrać wybory prezydenckie, dla mnie jest kompletnie nieinteresujące. Dla mnie jest interesujące pytanie, jak wygrać demokrację. Bo może być tak, że wygra opozycyjny kandydat wybory prezydenckie i będzie robił wszystko, żeby pełnię władzy PiS-u zastąpić swoją pełnią władzy, a sytuacja będzie bardzo prowokująca. Tak? Bo można sobie łatwo wyobrazić sytuację, no dobra, mówicie, prezydent wetuje ustawę, ale jeżeli premier powie, że to nie ma znaczenia, to jest jego prywatna, tam, prawda, ja też mogę zawetować i ustawa wchodzi w życie i premier ją publikuje w Dzienniku Ustaw, to co? Mamy do czynienia z wyjątkową grupą, bardzo wyjątkową grupą. I mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przełamać tego populistycznego autorytaryzmu, to jest bardzo silny nurt, jeżeli nie zwrócimy się do demokracji. Referendum jest narzędziem populistycznym, antydemokratycznym, w mojej ocenie. Ja uważam, że prezydent powinien budować mechanizmy demokracji takie, jakie mogą funkcjonować, to znaczy przez na przykład właśnie taką radykalną aktywizację instytucji typu panel deliberatywny, bądź panele deliberatywne w wielu miejscach organizowane. Nie powinien zakładać ostrej konfrontacji, bo ten przeciwnik właśnie tak jak Sąd Najwyższy, no Sąd Najwyższy przecież wydał interpretację, tak, na podstawie TSUE i tak dalej, i co? Wcześniej Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok i co?
Tak, jeszcze ten prawdziwy Trybunał Konstytucyjny. Więc jeżeli nie będziemy w stanie obudzić demokratycznych mechanizmów w społeczeństwie, to kogokolwiek wybierzemy. Wyobraźmy sobie, że opozycja wygrywa wybory parlamentarne, a premier mówi, że to nie ma znaczenia. I co? Tak, tak, no mają Sąd Najwyższy. Jeżeli, nawet mają Sąd Najwyższy, Komisję Wyborczą, a poza tym mają wojsko i policję. A myślisz, teraz... że któryś z kandydatów mógłby w trakcie kampanii zorganizować panel i pokazać, jak to działa? To jest absolutnie niekonieczne, że to jest, że w ogóle jeżeli opozycja nie uwierzy w demokrację, bo dzisiaj opozycja wierzy w republikę, prawda, że wybieramy kogoś, ją rządzi, a ludzie niech się nie wtrącają. Jeżeli opozycja nie uwierzy w demokrację i nie uzyska demokratycznego powera, takiej energii od społeczeństwa, to czy pani Kidawa wygra, czy nie wygra, będzie mogła sobie chodzić po Pałacu Prezydenckim i opowiadać piosenki. Budżet jej obetnął, więc nawet nigdzie za granicę nie pojedzie, tak? No tak, nie dadzą jej samolotu. Znaczy, mamy do czynienia z niezwykłą grupą rzeczywiście. Ale powiedziałeś o budzeniu demokracji. Ja nie jestem pewna, czy jest kogo budzić. No to jak nie, to trzeba się zająć swoimi... Są prawybory w Stanach Zjednoczonych, teraz Partia Demokratyczna, stan Iowa. Czy wiecie, ile się tam odbyło spotkań, zanim doszło do głosowania członków Partii Demokratycznej? Przecież nie wszystkich obywateli. No nie, otóż ile? W Iowa ponad 1600 spotkań i to jest legitymacja Partii Demokratycznej do ubiegania się o najwyższy urząd. Mogę ci przerwać? Ty, ale ja nie tylko jedno zdanie. Spotkań, tylko treść. Tak, ale właśnie nie, ale liczy się też to, żeby realnie ludzie wzięli udział. To, co ludzie mówią na tych spotkaniach i te postulaty, które zgłaszają, dają legitymację do ubiegania się o najwyższy urząd i nic innego. Dlatego, że do tej pory ta demokracja była rzeczywiście budowana w sposób taki republikański i ludzie nie mają absolutnie, po obu stronach, demokratycznej i pisowskiej, absolutnie nie mają przekonania, że coś od nich zależy i że ich, to, o czym myślą i o czym marzą i czego chcą, ma jakiekolwiek znaczenie. Więc ja się obawiam, że ta kampania jest już na starcie stracona. To jest kilka miesięcy. Czy jest słaba? Może być lepiej, gorzej, ale tylko tyle. Natomiast jak się nie zacznie budować tego systemu, no to będziemy cały czas w tym miejscu. Ja nie chcę powiedzieć, że stracona. Natomiast my jesteśmy, akurat dzisiaj rozmawiamy dzień po tym, kiedy prezydent podpisał ustawę represyjną. I to jest bardzo niebezpieczny moment, ponieważ ja już słyszałam głosy, zresztą od jednego z kandydatów na prezydenta, od Roberta Biedronia, że przegrało społeczeństwo obywatelskie. I to jest taki moment, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy bierali udział w walce o to, żeby jednak Polska była praworządna, mogą pomyśleć, przegraliśmy. I na przykład w tym momencie ja bym oczekiwała od kandydatów na prezydenta, że oni jednak wyjdą z nadzieją do tych ludzi, ale też zaczną myśleć też wspólnie, razem z nimi. Jak tą nadzieję obudzić, rozprzestrzenić i co zrobić dalej? Co przygotować na dalej? Ja bym się wtrącił z kilkoma uwagami, bo to po pierwsze bym się chciał odnieść do tego, co Jacek mówił o referendach jako o populistycznym narzędziu. No, to jest raz tak, raz szmat. No, znaczy, mieliśmy Brexit i mieliśmy to irlandzkie referendum. Po panelu. Ale właśnie, to jest dokładnie to, co proponujemy. Po ilu latach debaty. Przez jedną rzecz, bo można sobie wyobrazić, panele obywatelskie mają to do siebie, że tworzą lepszą reprezentację społeczeństwa niż wybory. Inne cechy są promowane i tak dalej. Mają parę zalet ewidentnych. Natomiast gdyby w miejsce panelu obywatelskiego podstawić sztuczną inteligencję, która ma zawsze rację, to mamy obraz jak z dystopii takich futurystycznych. Tak? Znaczy, referenda, moim zdaniem, dlatego są niezbędnym elementem tej demokracji, że dają ludziom poczucie... Ale referenda nie są elementem demokracji. To jest kolejny republikański wybieg, żeby przepchnąć swoje. Bo co decyduje w referendum? Siła reklamy politycznej. No nie. Jeżeli nie ma w przypadku paneli obywatelskich decyduje... Oczywiście, że to jest populistyczny argument, ale on jest silny i poniekąd prawdziwy. Decyduje to przekonanie, że tak zdecydowali people like us, tak było w Australii. Tak? To jest demokracja. Ludzie, którym się wierzą. Dlatego ich popieram. Tak? Dlatego też nie idę na lep reklamy, tylko jednak bardziej jakichś argumentów w debacie. No jednak i ta Irlandia to pokazała. To jest jedna uwaga, ale druga, że jest przeciwstawna, bo mam takie doświadczenia. No, myśmy deliberację zrobili.
przed wyborami europejskimi zrobiliśmy wysłuchania publiczne kandydatów wtedy startujących. Zaczęło się to od występu w duecie Moniki Płatek i Michała Boniego, więc oboje sroce spod ogonów nie wypadli. Tak? Tę debatę zapowiadała trzykrotnie Gazeta Wyborcza i transmisja wideo odbywała się bezpośrednio na żywo z ich portalu, nie z naszego. Więc potencjalnie zasięgi były w zasięgu ręki, że tak powiem. Tę debatę oglądało na żywo 42 widzów. 42, naprawdę, nie 42 tysiące, nie 4200. Także teraz widzisz, do czego pieniądze są potrzebne, tak. I dlaczego wygrywa ten, który pieniądze ma, czyli znowu partie, które mają finansowanie. Jest jedna rzecz, to jest tak, jedna ale rzecz, inna sprawa, jest... że gdyby w Iowa ustawiono na tych spotkaniach kamery, to też nie jestem przekonana, czy oglądałoby je bardzo dużo osób. Oczywiście. Siła polega na tym, na tych ludziach, którzy tam przyszli realnie i byli. Tylko jeszcze jedna rzecz. Ja robiłem taką ankietę, jeżdżąc po Polsce, chyba też przed wyborami europejskimi, usiłując zorganizować te wysłuchania publiczne. I w tej ankiecie pytałem demokratów, aktywistów demokratycznych, z czego by zrezygnowali, byleby tylko wygrać wybory, albo byleby tylko demokraci uzyskali, utrzymali władzę. Ze wszystkiego. Z praw kobiet nie łudźmy się. Dopuszczali nawet wykonywanie kary śmierci w Polsce. Byle tylko po co ta demokracja, tak? Po co ta demokracja, tak. Bo teza jest taka, to wszyscy o tym wiemy, że nasi, podobnie jak zresztą pisowcy, głosowaliby na konia, byleby tylko to był nasz koń. I są gotowi zapomnieć o wszystkich w tej plemiennej wojnie, tak? W tej plemiennej wojnie, która powoduje też, że w Warszawie na przykład w wyborach na prezydenta 85% głosów ponad przypadło Trzaskowskiemu i Jakiemu, a pozostała 12 kandydatów, wśród których byli fajni ludzie. Dostała niespełna 15%. 2,99% to był rekord w tej 12. Śpiewak dostał, zdaje się, tyle. Więc część tego pytania jest, jak przełamać tę plemienną wojnę, albo jak przeogniskować emocje na jakąś wizję nowej demokracji. Ja bym do tego zmierzał, tak? Bo wydaje mi się, że z plemiennej wojny abdykuje około połowa wyborców. Tak? 40% są dwa modele, tak? Jeden model to jest podział my-wy. Swoi, nie swoi, tak? To może być kilka partii politycznych, chłop głosuje na chłopa, katolik na katolika, było takie wezwanie kiedyś, prawda, Żyd na Żyda. Dobra, to jest jeden model, on jest beznadziejny, tak? On prowadzi do wojny domowej wcześniej czy później i to mamy w Polsce, tak szli. No chyba, że się w międzyczasie kogoś wyeliminuje. I tak szli, no chyba, że się uda, tak, bez ten. I jest drugi model demokracji, to jest spór o rzeczywistość. Nie o to, czy my, czy wy, tylko jak. Tak? I myśmy przez bardzo wiele lat przecież szli tym sporem my-wy. Od afery Rywina to już było bardzo wyraźne, prawda? Mi się wydaje, że jedyny ratunek dla tego kraju to jest zmiana tej metody. Ale te wielkie partie i Platforma i PiS są zainteresowane jej podtrzymaniem. Tak, oczywiście. I chcą, żebyśmy głosowali na panią Kidawę, bo jest nasza. Prawda? I nie chcą, żebyśmy wychodzili z domu, żeby wziąć udział w jakimś spotkaniu, teraz, bo to w ogóle nikomu do niczego nie jest potrzebne. Musimy głosować na Kidawę. Że dopóki Platforma i inne ugrupowania opozycyjne nie będą miały świadomości klęski, że ta metoda prowadzi je do klęski, a jeszcze jej nie mają. To dziwne, nie? Po tylu... Jeszcze im się wydaje, że Kidawa może wygrać wybory prezydenckie. Ja jeszcze jej tego życzę, chociaż nie wydaje mi się, żeby nas to uratowało przy tym przeciwniku. Ale dopóki nie mają tego przekonania, to nie będą chcieli aktywizować społeczeństwa, tylko to, co mówią politycy Platformy bardzo często, będziemy bliżej Polaków. Tak jakby się sami czuli Marsjanami, tak? A to chodzi o to, żeby być razem. Na tym polega demokracja. A czy nie chodzi o to czasem, bo zakładając, że prezydent może tyle, ile może, potencjalnie może bardzo dużo. To taki leitmotiv tej kampanii właściwie, którą chcielibyśmy spróbować przeprowadzić, że to jest taka sytuacja jak z baśni Złotej Rybce. Wypowiedz trzy życzenia, mówi rybka, a ja je spełnię. I teraz ta rybka zadaje te pytania nam i my musimy wymyślić, jakie trzy życzenia wypowiedzieć, żeby w Polsce było dobrze. Czy wy macie jakieś pomysły, co to powinny być za życzenia? Trzy albo pięć. Co w Polsce zrobić, żeby było dobrze? Tak? No, to jest treścią akurat tych naszych postulatów. Ja nie wiem, czy myśmy trafili, ale obserwacja pierwsza jest taka, że przez 4 lata poprzedniej kadencji PiS-u nikt tych pytań sobie nie zadał. Nie odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego oni wygrali w 2015 roku. Też nie ma...
Chyba jest, tu się nie zgodzę z tobą. I co trzeba naprawić? Takie trzy rzeczy. Macie w głowach takie pomysły? Chyba jest, dlatego że wiadomo, że PiS wygrał głównie wybory dlatego, że coś obiecywał i mówił, że będzie inaczej. Jak ktokolwiek by chciał poznać to, co naprawdę mówił, proponował PiS, powinien był przeczytać ich własny projekt konstytucji, który wisiał do 2015 roku, do momentu... Zdjęli oba te projekty w kampanii. Dopiero jak został opublikowany raport Gęgaczy i nagle się okazało, że to jest, że ten ich projekt konstytucji jest, wisi, on chyba nawet 5 lat wisiał. To jest, trzeba powiedzieć, oba te projekty, ja je przestudiowałem, to są protofaszystowskie projekty, nie ma żadnego innego określenia. Tak, zgadza się, absolutnie. Natomiast powiedział, PiS mówił o tym, damy wam to, zrobimy wam to, zlikwidujemy gimnazja, dzieci nie pójdą do pierwszej klasy, tylko trochę starsze, a emeryci będą emerytami wcześniej. I ludziom się to podoba. Nie, ludziom się podoba to, że PiS powiedział, zmienimy wasz los, będziecie awansować ekonomicznie, bo nikt wam nigdy niczego nie dał i to jest prawda. Ubezpieczenia robotnicze wprowadził Mussolini, no ale to nie znaczy, że Mussolini jest w porządku, tak? Hitler wysyłał robotników na wczasy, no to nie znaczy, że Hitler jest w porządku. Komuniści przeprowadzili w Polsce elektryfikację, reformę rolną, bardzo fajne rzeczy, żeby było jasne, tak? Ale to w żaden sposób nie powinno być legitymacją do rządów, do afirmacji rządów PRL-u i tak dalej. Zanim się zada pytanie o to, co PiS obiecywał i jak, to trzeba się zastanowić, dlaczego jakiekolwiek obietnice, w tym przede wszystkim społeczne, padły na taki podatny grunt, na taką spękaną ziemię w Polsce po latach 90. i początku lat 2000. Bo to jest prawda, bo to było tak, jak pustynia po 40 dniach suszy. PiS nie wygrał dlatego, że coś obiecał. PiS wygrał dlatego, że coś dał już w kampanii wyborczej. I dał ludziom szacunek. On już w kampanii wyborczej był z tymi ludźmi i był z nimi też Andrzej Duda, którzy nie mieli szacunku. Szacunek jest jedną z, brzydko mówiąc, najważniejszych walut w polityce. Cała ta godność. Dystrybucja szacunku, dystrybucja pogardy. Prawo i Sprawiedliwość dawało szacunek. A czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że daje szacunek i ludziom się zdawało, że nie mają szacunku? Bo ja nie widziałam tego. Nie, ludziom się nie zdawało, że nie mają szacunku. Dlaczego? Ludzie nie mieli szacunku. W Polsce po 89 roku tak mnóstwo ludzi nie czuło szacunku do siebie. Ja tutaj z perspektywy ulicznika, który akurat miał taki dziwny modus operandi, że myśmy często stawali naprzeciwko temu pisowskiemu tłumowi i to bardzo dokładnie potwierdza to, o czym mówi Agata, na bardzo wielu różnych poziomach. Po pierwsze, może nie dociekajmy obiektywnych przyczyn, dla których pisowski elektorat czuł się wykluczony, tak? To często używane słowo, tylko skonstatujmy... To nie jest pisowski elektorat, to jest duża część Polek i Polaków po prostu. Ten subiektywny fakt, oni to mają w swojej świadomości i z tym się po prostu trzeba liczyć. Znaczy, moim zdaniem z czegoś to wynika, ja nawet wiem z czego, tylko że też w tę dyskusję nie chciałbym wchodzić, bo jest już 4 lata po 2015 roku. I 4,5. Spośród ludzi, naukowców akurat, ja słyszałem w Fundacji Batorego Mikołaja Cześnika, który jako pierwszy i chyba do tej pory jedyny z tego typu, z tej formacji ludzi, powiedział, że słuchajcie, ale wybory w 2019 roku parlamentarne dały mandat na łamanie konstytucji, bo po 4 latach rządów PiS-u nikt, pisowscy wyborcy też nie mają najmniejszej wątpliwości, że szacunek dla prawa nie jest modną dzisiaj wartością i nie jest wartością tej władzy, a jednak te 3% ludzi powierzyło im w dalszym ciągu stery w polityce, jak to się mówi, czy dało zgodę na tego rodzaju praktyki. Więc jest coś, jakieś wartości, które ci ludzie nie przez przypadek cenią bardziej niż procedury demokratyczne, których my uparliśmy się bronić. Nie tylko procedury demokratyczne. Też tu jest bardzo ważne procedury gospodarcze, dlatego że zwróćcie uwagę na to, że PiS, mówiąc umownie, Zjednoczona Prawica, czy jak oni się tam nazywają, to co robi, to cofa gospodarkę do, nie mówię do tyłu, tylko po prostu do czasów, przepraszam, realnego socjalizmu. To, co jest z upaństwawianiem przedsiębiorstw, z delikatnie mówiąc rozwalaniem firm, które już
mogły wyjść na prostą, czy nie mogły, czy może... Czy... I to się dzieje. To się dzieje na oczach ludzi i ludzie tego nie widzą. A z drugiej strony na oczach ludzi podnosi realną stawkę godzinową. I to też dzieje się na ich oczach, no tak, i to ale, widzą. Ale ustanawia stawkę ustanawia. Godzinową. Ustanawia stawkę. To w ogóle tak, jest niesamowite. Że, wiesz, bo mi się wydaje, że... Czyli socjalizm. Mamy socjalizm z gospodarką sterowaną z Nowogrodzką. Nie, mamy demokrację. A w socjalizmie też była demokracja. Nie. Znaczy, w PRL-u nie było socjalizmu. Nie było papieru toaletowego socjalizmu. Teraz, socjalizm był wtedy w Szwecji na przykład, tak? A w PRL-u była dyktatura po prostu. Ale demokracja nie polega na tym, że można robić to, co wydaje się sprawującym władzę racjonalne. Demokracja polega na tym, że uzgadnia się społecznie, co robić. I to często nie będzie bardzo racjonalne, na przykład z punktu widzenia doraźnej gospodarki. Mm-hmm. Na przykład, gdyby ludziom w ogóle nie płacić, prawda, to można by dużo więcej inwestować. Tak? Testowaliśmy to w historii. To się nazywa niewolnictwo. Nie, jednak niewolników trzeba było karmić, ale można też nie karmić. Czy ten eksperyment wychodzi z trudem, bo uczestniczymy w czymś takim. My tutaj ludziom nie płacimy. To jest tak jak z tą szkapą, prawda? Taka dobra szkapa, ale zdechła. Tak? I teraz demokracja polega na tym właśnie, że szkapa ma nie zdychać, tylko ma dobrze się czuć. A polskie elity, zdominowane przez dyskurs ekonomiczny, cały czas mówią, prawda, że trzeba tak zrobić, no to będzie dobrze. Ale komu będzie dobrze? Czemuś abstrakcyjnemu, gospodarce? No i czy jakiejś części, PiS mówi beneficjenci, to nie jest fajne słowo, ale jakaś grupa zawsze na tym korzysta. I niestety demokracja wymaga ofiar. No ale ofiar właśnie, także z gospodarki. Ale co ja mam powiedzieć mojemu sąsiadowi na Mazurach, ojcu czworga dzieci, który dzięki temu, że dostaje 500+, dostaje na każde, bo jeszcze żona jest niepełnosprawna, on pracuje w lesie, wprowadził tak, centralne ogrzewanie, podwójne okna pierwszy raz, spłacił dług do gminy, bo mieszka w domku komunalnym. Ja mam mu powiedzieć, żeby na Platformę Obywatelską głosował, przecież on byłby nieodpowiedzialny. Ale może wariatem. Głosować na Lewicę. Nie, no może, jasne, ja już co już bym mu doradziła, to moje, ale nie ma tutaj pola do dyskusji o tym, czy w sprawie sędziego Juszczyszyna jego przełożony zachował się właściwie. Ja mogę próbować, mogę różne rzeczy dementować, kiedy on ogląda TVP Info, prawda? Ale ja nie mogę mu powiedzieć, stary, nie głosuj na PiS, bo on mówi, moje dziecko na kolonie pojechało pierwszy raz w życiu. I tego nie można nie dostrzegać i w tym sensie przyczyn należy dociekać. I dlatego bardzo trudno... Jest jeszcze więcej. Jest w tej książce Tuska, Szczerze, taki fragment, gdzie on mówi, że prosił Trzaskowskiego, żeby nie krytykował Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo to by było nie fair. Otóż dopóki Donald Tusk i jego koledzy nie uświadomią sobie i nie zadeklarują, że wiedzą, że źle robili przez lata, Nie dzieląc się owocami i tak dalej, tak? I prowadząc ten taki autokratyczny dyskurs, jak mamy zrobić, tak? Pamiętacie, jak na przykład był, mówimy teraz, że Jarosław Kaczyński jest autokratą, a jak Sejm chciał ustawić abonament, tak? Uchwalić abonament, tak? I Donald Tusk w ostatniej chwili, przed ostatecznym głosowaniem wpadł do Sejmu i powiedział swoim posłom, że im nie wolno, tak? Po drugiej stronie są ludzie, którzy udają demokratów, który jest wygodny, bo ta ustawa medialna była fajna, ten projekt i on trafił do kosza. Jest też przykład z Trybunałem Konstytucyjnym. Znaczy, no nie można zmielić miliona podpisów, czyli ich tam było, pod referendum dotyczącym wieku aborcyjnego, czy akcji Ratuj Maluchy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nawet wtedy, kiedy się zakłada, że w akcji Ratuj Maluchy głoszono straszne postulaty. Ja tego nie chcę oceniać, bo mam dosyć... Ale można powiedzieć, punkt. Referendum nie jest sposobem rozstrzygania tego typu rzeczy. No, ale żadnej debaty nie było. Ale żadnej debaty nie było. O ile jeszcze w przypadku wieku aborcyjnego, przepraszam, wieku emerytalnego, co ja wygaduję, jakaś debata była. My jesteśmy już w wieku aborcyjnym. Zdecydowanie. Jaka debata była? 12 tygodni to jest wykaz. Czy akcji Ratuj Maluchy była fatalna propaganda sukcesu polskiego szkolnictwa. To inny temat. Bardzo źle robią. Nie tylko 500+ i tego typu, jak płaca minimalna i tak dalej, upodmiotowiły ten pisowski naród, ale ja też widziałem praktykę. Ja na własne uszy, myśmy wszyscy słyszeli, na własne uszy, jak nie żaden sztab,
I nie jakieś centrum polityczne u Kaczyńskiego pisało wymierzoną w nas akurat nowelizację ustawy o zgromadzeniach publicznych, tylko robił to pisowski lud na ulicy. Myśmy słyszeli na własne uszy fragmenty tych skądinąd zresztą kuriozalnych zapisów, które trafiły do tego pierwszego oryginalnego projektu. Więc ta władza słucha ludu, swojego oczywiście, ale go słucha. Na barierkach przed Pałacem Prezydenckim w zamierzchłych czasach 8 lat rządów PO-PSL nogę złamał pan poseł Pięta bodajże. Oni naprawdę byli z ludem, tak? Dramatyczna różnica. Dramatyczna, naprawdę. W tym takim uchu i tej wrażliwości, którą się ma na to czego chce lud. Oczywiście mi ciarki po plecach chodzą, bo ten lud żąda mojej między innymi krwi. Uzupełnienie, które jest istotne z punktu widzenia tych Jacka postulatów, że tu ma być więcej demokracji takiej odczuwalnej dla ludzi. Otóż wśród tych postulatów, które myśmy złożyli partiom, zresztą po raz kolejny, jest ten, który ma niestety abstrakcyjną nazwę, bo dotyczy rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw. I myśmy do tego doprowadzili. Akurat dumny jestem z tego, my obywatele RP, bo jak gadać na temat rozproszonej kontroli konstytucyjności w sądach powszechnych, moglibyśmy w nieskończoność. Większość prawniczego środowiska była przeciw. Myśmy po prostu zrobili to, co zrobili, stanęli przed tymi sądami i doprowadzili do szantażem moralnym uczciwych sędziów do tego, żeby orzekali w naszych sprawach wprost z konstytucji i git. Tylko że to dotyczy tych takich praw politycznych, znowu abstrakcyjnych, jak wolność zgromadzeń, które normalnego Kowalskiego nie obchodzą za bardzo. Natomiast wśród naszych postulatów jest to, żeby to dotyczyło wszystkiego. Znaczy, jeżeli obywatel, każdy w Polsce ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do jakkolwiek pojmowanej, dobra, ale godziwej opieki zdrowotnej, tak? I czekać przez 2 lata w szpitalu na zabieg, który powinien nastąpić w ciągu miesiąca, to jego konstytucyjne prawo jest naruszane. I rozproszona kontrola konstytucyjności w naszym rozumieniu jest to takim postulatem, który akurat w sprawie ochrony służby zdrowia mówi, nie, nikt nie powinien nam obiecywać, zwłaszcza bez pokrycia skrócenia kolejki, jak to robi się w programach partyjnych. Nam zależy na tym, żeby obywatel dostał broń do ręki. Znaczy, jeżeli jego prawa są łamane, wszystkie, socjalne też, to on ma prawo pozwać polskie państwo przed sąd, tak jak to się dzieje w Ameryce, bo to tworzy realną presję. Więc to jest takie systemowe uregulowanie tej sprawy, tak? My już mamy dosyć edukacyjnych działań i apelowania do świadomości jednych, drugich i trzecich. My chcielibyśmy twardych, systemowych warunków. Ja sobie w ten sposób pozwalam wrócić uporczywie do swojego pytania o 3 życzenia do Złotej Rybki. Co zrobić, żeby było dobrze? Znaczy, już wiemy z waszych wypowiedzi, że więcej demokracji to jest na pewno jedna z odpowiedzi, na którą się chyba wszyscy tu godzimy. Tylko co to dokładniej znaczy? Znaczy, to ja bym powiedział tak, bo tu jest bardzo poważny problem, który pan profesor Zajadło bardzo pięknie opisał, opisując, jak ewoluowało stanowisko amerykańskich sądów wobec niewolnictwa. Polski sędzia na ogół ma ogromne poczucie takiej odpowiedzialności, takiej makro, a dużo mniejsze to poczucie odpowiedzialności za tą jednostkę, za tego pojedynczego człowieka, prawda? Jak pójść na przykład do sądu, konstytucja gwarantuje równy dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych, prawda? To jest zagwarantowane w konstytucji. Oczywiście nie ma żadnego równego dostępu. Pod wieloma względami. Terytorialnie nie ma równego dostępu na przykład, prawda? To jest bardzo proste. No i majątkowo nie ma równego dostępu. Ale no też różnie, tak? I teraz, czy ktoś na przykład mieszkający w wiosce gdzieś tam 100 kilometrów od miasta, tak? Poszedł kiedyś do sądu i czy miałby szansę u polskiego sędziego? Nie miałby żadnej, tak. Prawda? Mi się należy taki dostęp, jak ma pan mieszkający w Śródmieściu Warszawy, czyli żeby karetka była w ciągu 10 minut na przykład, tak? Nie. Sędzia mu tego nie przyzna. I dopóki ci sędziowie nie przejdą na stronę pojedynczego człowieka mentalnie, kulturowo. Oczywiście. Tak jak przeszli na stronę uciekających niewolników, prawda? W pewnym momencie w Massachusetts sędziowie. Dopóty te sądy nie będą częścią naszego poczucia bezpieczeństwa. Tak? To jest strasznie ważne. A zobacz, jak daleko. To się da zrobić systemowo. Jeżeli za wymiarem sprawiedliwości, za sądzeniem nie będzie stała wartość, która jest nazywana chyba w największym przybliżeniu sprawiedliwością społeczną. Tym, co powoduje, że tak jak polityk, po to, żeby być politykiem i ubiegać się o urzędy, powinien mieć legitymację,
do rządzenia, tak sędzia powinien mieć legitymację do sądzenia. I to, co powiedział Jacek, jest niesamowicie ważne, bo mówiłeś tak, o przykładzie... Ja tylko o tym chcę powiedzieć, że to się da jednak systemowo uregulować, znaczy po prostu w paru ustawach można dać taki obowiązek, tak? Czyli czyniący z tej kontroli konstytucyjności normy, tak? A bo potem sąd najwyższy... No tak, ale sędziowie muszą zrozumieć, co to znaczy. Muszą się tego nauczyć od siebie nawzajem, od ludzi, którzy im pokażą, co to znaczy. Sędziowie orzekają, i to jest bardzo głębokie w tradycji, w imieniu państwa. Rzeczpospolitej. Nie społeczeństwa. Mhm. To jest ogromna różnica. I ta ich świadomość, mi się wydaje, przekłada się właśnie na przykład na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego potem, że to może byłoby słuszne, ale zaszkodziłoby budżetowi, równowagę budżetową by zachwiało. A to niech się rząd martwi, jak utrzymać równowagę budżetową, jeżeli coś jest słuszne. Tak? Ale i to przejmowanie tej roli władczej, w sensie jest takie uzasadnienie wyroku TK, które dużo mówi o tej odpowiedzialności za budżet państwa. Tak? Jacku, tylko tu jest jedna obawa. Trochę mi się przestraszyłem tego, co powiedziałeś. W imieniu społeczeństwa, w imieniu społeczeństwa, tylko że to jest podstawowy postulat pisowski, że sędziowie mają być wybrani przez lud, mają być ławnikami, mają... Nie wybrani przez lud. Czekaj, no oni twierdzą, że mają być wybrani przez lud. Natomiast i że mają co? Prawo ulicy stosować? No nie, mają być sędziami. Relacja państwa albo trybunały ludowe. Jeszcze może być cała masa różnych konkretnych rozwiązań pośrodku. To jest, konflikt interesów między państwem a obywatelem należy wpisać w ustrój. I on się ujawnia na przykład wtedy, kiedy się państwo nagle staje ofiarą masowych pozwów od obywateli, którzy nie dostali należnych im świadczeń w placówkach publicznej służby zdrowia, na ten przykład, prawda? No więc i wtedy, zgodnie z tą logiką, którą poznaliśmy w uzasadnieniu wyroku TK dotyczącego wieku emerytalnego, o ile dobrze pamiętam. Nie, OFE. To przy OFE była taka historia. No, gdyby to rozumowanie zastosować do tej sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia, o której teraz mówię, to ciarki nam chodzą po plecach. I to jest ten konflikt, o którym mówi Jacek. To jest pytanie o to, czy sąd ma prawo oddać jakiś budynek dlatego, że posługuje się abstrakcyjną wartością własności prywatnej, czy ma prawo go zostawić, ponieważ tam jest przedszkole czy szkoła, żywi ludzie. Bo wiecie co, tu jest jedna rzecz bardzo ważna. Sędziowie powinni, żeby demokracja działała, monteskiuszowska, sędziowie muszą orzekać w interesie człowieka, jednostki, ale nie mają być przez nią wybierani. System prawny tym się różni od systemu, od parlamentu, że tam rządzą autorytety, a nie większość głosów. To jest system oparty na autorytecie, on nie jest demokratyczny. Czy ty mnie nie przekonuj, bo... Prawda? I teraz, ale ten system oparty na autorytecie musi mieć demokratyczną kulturę, a nie genezę. I to jest bardzo trudne. Tego, mam wrażenie, duża część polskich polityków, a także sędziów nie rozumie. To wróćmy na moment do kampanii prezydenckiej. Od której zaczęliśmy. Ja tylko chcę przypomnieć jeden przykład tego, co zrobił Duda w swojej kampanii pierwszej. Pomoc prawna. Skąd on był taki mądry, że wpadł na to? To była trapa. To teraz tam jest jakiś mały pokoik w Pałacu Prezydenckim, schowek na szczotki. Nieważne. Wtedy w kampanii to niesamowicie zagrało, ponieważ są tłumy ludzi, którzy potrzebują pomocy prawnej w najprostszych sprawach. Skarbowych, karnych, cywilnych, rodzinnych, wszystko. Tak, właśnie. I teraz powiedzcie, że właśnie wymiar sprawiedliwości nikogo w Polsce nie obchodzi. Obchodzi. Bardzo. Oczywiście, że tak. Przez lata było to szczególnie na poziomie miast powiatowych, szczególnie na poziomie znajomych miejscowych z wyższym wykształceniem, prokurator, sędzia, komendant, ksiądz. Naprawdę ksiądz, oczywiście. No nie ma się co czarować. Obywatel wobec takiego muru czuł się i czuje się do dziś zupełnie bezbronny, tylko te cegiełki w murze się czasem wymieniają, bo są wybory i się wsadza swoich po kolei. Poza tym się nic nie zmienia. I PiS to zobaczył. I gdybym miała prosić o coś złotą rybkę, to żeby kandydaci na prezydenta zobaczyli inne dwa problemy, które widać w badaniach, o których niedawno mówiła pani profesor Marody. Pierwszy problem jest taki, że Polacy są potwornie zmęczeni. Są strasznie zmęczeni. Są
przepracowani i są zmęczeni w ogóle organizowaniem też swojego życia, tym, że dostęp do różnych sfer życia jest bardzo, bardzo trudny, że muszą dojeżdżać, że kobiety muszą pracować de facto na dwa etaty i tak dalej. To jest jakiś problem, który w ogóle nie jest wyrażony przez polityków. A drugi jest taki, że nie mają poczucia bezpieczeństwa i tu chodzi o ochronę zdrowia, ale właśnie też w taki specyficzny sposób. Ludzie mają takie poczucie, że jak zachorują, to w jakimś sensie będzie to koniec świata, bo będą zdani na siebie i właściwie nie wiadomo w ogóle, co się wydarzy. Czy będą w jakikolwiek sposób mogli zadbać o siebie albo o swoją rodzinę. I znowu, tu, tak jak mówiła Zuzanna Dąbrowska, że z tym też zostają kompletnie sami. Moim zdaniem, jeśli kandydaci na prezydenta, ktoś, kto będzie umiał o tym opowiedzieć, wyrazić to i zaproponować jakieś rozwiązania, będzie daleko do przodu. Dobra, a tylko jedno, że siedział na tamtym końcu stołu siedział Michał Kamiński, który w trakcie tego programu powiedział, że Polska ewidentnie potrzebuje piątej Rzeczpospolitej. Jemu się też numeracja chyba czwartą wprowadzał. Nie, no czwarta była, bo się skończyła. Skończyła. I wróciliśmy do trzeciej, a teraz płynnie możemy przejść do piątej. Nie, to wszystko mówił, się zgadza. Znaczy, pytam o ten kontekst, w którym on to powiedział, bo powiedział zresztą mnóstwo ważnych rzeczy. Też od demokracji partyjnej, o której w ogóle tutaj nie mówiliśmy, która kuleje, tak? I jest też jedną z przyczyn tego kryzysu, no przecież ewidentnie. Ale mówił o takiej ustrojowej naprawie państwa, mówiąc bardzo odważne rzeczy. Zamknąć trzecią RP, zamknąć okres pisowski i zbudować nową, lepszą republikę, którą ja zawsze nazywam przy okazji świecką republiką, bo bardzo jestem przywiązany do tego pojęcia. Nam jest potrzebny kolejny okrągły stół. O konstytucji też? O konstytucji też, oczywiście, że tak, ale porozmawiać, ponieważ ja jestem zdania, że ludziom trzeba zawsze mówić prawdę, adopcja, to znaczy... Adopcja gejów? Tak, jak najbardziej. Uważam, że rozmawiać trzeba. Znaczy, albo rozmawiamy szczerze, albo mówimy, na coś jest jeszcze za wcześnie, na coś za późno. Nie, trzeba powiedzieć ludziom, jakie są, co leży na stole i niech ludzie wybierają, bo ja tu się zgadzam. W sprawach światopoglądowych powinniśmy to odebrać politykom. Czy wy potraficie sobie wyobrazić takie zręby, takiej rzeczywiście reformy ustrojowej, która czyni z polskiej demokracji takie coś, co należy do obywateli rzeczywiście. Ja sobie potrafię wyobrazić, tylko to jest strasznie trudne, bo ja sobie wyobrażam, że takim pierwszym krokiem, właściwie jedynym potrzebnym, powinno być pewnego rodzaju dokonanie rewolucji, oddzielenie Kościoła od państwa i oddzielenie go na tyle, żeby Kościół niech sobie istnieje, funkcjonuje każdy jeden taki, który chce sobie istnieć, łącznie z tym, jak to było, kościołem spaghetti. Ale nie ma wpływu na życie polityczne. Czyli inaczej mówiąc, może próbować, ale nie może mieć. Politycy nie mogą być na pasku Kościoła. I w tym momencie mamy załatwione ileś dziesiątków spraw, dlatego że politycy się wtedy przestaną bać rozmawiać, w ogóle rozmawiać, już nie mówię uchwalać, spraw związanych z aborcją, ze związkami partnerskimi, z szkołami i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki problemów, również spraw związanych z gospodarką, że będę uparcie nawiązywał do tego. To jest dla mnie jeden z podstawowych problemów, który jest do rozwiązania. On się nam wdał w 90 roku wpuszczeniem religii do szkół, no, w formie podziękowania za pomoc dla Kościoła katolickiego w odzyskaniu niepodległości. No ale to przerosło wszelkie oczekiwania i z tego, co pamiętam, przerosło nawet przemyślenia wprowadzającego. Mhm. Mówię o Tadeuszu Mazowieckim. Jakieś życzenia? No to ja z uporem wrócę do tej sprawiedliwości. Bez bardzo dobrze przedyskutowanej, będącej wynikiem... profesor Zofia Jacukowicz, która już nie żyje, polityk społeczny, polityczka społeczna, powiedziała kiedyś zdanie. Polityka społeczna jest od tego, by stawiać cele, a polityka od tego, by je realizować. Więc ja bym chciała, żeby taka zasada zaczęła obowiązywać w tej którejś z rzędu republice, wszystko w zasadzie mi jedno, jaki tam jest numerek, byle nie druga. Oczywiście to musiałoby się opierać na zgodzie między ugrupowaniami, ruchami, obywatelami. Tyle, że wydaje mi się, że paradoksalnie
prowadzona przez państwo polityka społeczna, pewien sposób pomocy państwa obywatelom i też artykulacji interesów jest do dogadania. Jest do dogadania szybciej niż to jakieś śmigłowce będziemy kupować. Bo tutaj nikt nie będzie umiał już chyba teraz powiedzieć nie, nie trzeba, ludziom niepotrzebna jest żadna pomoc. I to jest świetny wstęp do dyskusji. Bez tego nie wyobrażam sobie budowania nowoczesnego, sprawiedliwego państwa teraz w Polsce. Słusznie. Tylko prosiłbym, mogę poprosić o jedną rzecz? Jakoś to, co powiedziałeś, numerek Republik. Ja bym z tą Republiką to bym wolał jednak... Ja mam za duże skojarzenia ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i jakoś wolałbym jednak Rzeczpospolitą. To Rzeczpospolita, zgadzam się. Słuchajcie, to uciekanie w numerki dla mnie jest żenujące, muszę powiedzieć, w ogóle takie gadanie. Problem mi się wydaje bardzo poważny, bo on jest kulturowy. No, to jest, to wymaga, musimy sobie zdać sprawę z tego, że demokracja w Polsce ma problem, ponieważ Polacy jej nie lubią. Nie chcą. Nie chcą jej politycy polscy, nie mają takiej wyobraźni demokratycznej. Raczej bardzo mało jest osób, które wierzą, że jak się zbierze 10 osób i pogadamy, to będziemy wiedzieli więcej niż wiedziałem ja na początku w moim geniuszu. Ludzie nie mają poczucia sprawczości i mi się wydaje, że kiedyś zrobiliśmy taki raport z grupą, między innymi pani profesor Marody też była w tej grupie, raport, to się nazywa Reforma Kulturowa, tak? No, że na to trzeba spojrzeć bardzo szeroko, że trzeba ludziom dać podmiotowość, na przykład dając realną władzę w przedsiębiorstwach prywatnych radom pracowniczym. Realną władzę. Profesor Marody takie rzeczy proponowała, tak? No, to był jeden z wniosków całego raportu, bo trzeba spojrzeć szeroko. Wtedy jak ludzie mają doświadczenie sprawczości efektywnej w jednym miejscu, to przenoszą to w inne miejsca. Przecież myśmy zlikwidowali samorządy w szkołach. Te dzieciaki nie mają dużo mniej do gadania w szkołach dziś, niż jak myśmy, Jarku, chodzili do szkoły w ciężkiej komunie, tak? Co to jest za... Czyli trzeba wrócić do bardzo głęboko do idei demokratycznej, ale tutaj mamy po drugiej stronie tę ideę autorytarno-efektywnościową. No, jednak jak Leszek Balcerowicz powie, że ma być 4,65, to ma być 4,65. I alternatywy nie ma, jak wiemy. A nie 5,15, bo on wie. Otóż musimy się pogodzić z tym, że nikt nie wie, że to jest wszystko bardzo płynne i że strasznie ważne jest, jak to będziemy dochodzili do wyniku, a nie tylko wynik. Mhm. Ja po pierwsze bym bardzo chciała, żebyśmy wrócili do mówienia Rzeczpospolita. Ja bardzo to lubię to słowo, bardzo mi się podoba i uważam, że ono jakoś głęboko oddaje to, czym nasze państwo powinno być, mogłoby być, a nie jest. Jako dziennikarka Rzeczpospolitej jestem wzruszona, podpisuję się. To jest mój jeden postulat. Drugi to są media publiczne. Prawdziwie publiczne media, publiczne, które będą spełniały funkcję medium, czyli przekaźnika, czyli opowiadania społeczeństwu o władzy, władzy o społeczeństwu, o różnych władzach, tak żeby to były media, z których też władza dowie się, jakie jest to społeczeństwo, żeby no, właśnie o takich rzeczach jak samotność ludzi w Polsce na różnych poziomach, związana z różnymi problemami, żeby to było pokazywane, żeby polityk, jeśli ma takie poczucia, to się dzieje. Straciłem kontakt, nie wiem, o czym ludzie myślą. Żeby pierwszą myślą dla niego było, okej, włączę telewizję publiczną albo wejdę na portal telewizji publicznej czy portal mediów publicznych, bo wiem, że tam są odpowiednie reportaże, że tam są audycje, miejsca, w których ludzie mówią o tym, co ich realnie obchodzi. No ale też, żeby te media wyznaczały pewien standard dziennikarstwa, który, no, który będzie takim wzorcem absolutnie dla wszystkich. Ja myślę, że to się da, to co, o czym mówiliśmy, da się skonkludować no, taką prostą, ogólną bardzo dyrektywą. A widać w sondażach, i to się przekładało na programy wyborcze partii politycznych, różne rzeczy. Na przykład to, że troską Polaków, mierzoną sondażowo, jest ochrona zdrowia znajdująca się w stanie katastrofy. To w wielu badaniach wyszło na pierwszym miejscu liczby społecznych bolączek, jak to się
w słusznie minionym ustroju mówiło. W związku z tym partie startujące w wyborach ostatnich parlamentarnych na pierwszym miejscu wysuwały ten właśnie postulat, nie patrząc na to, co również w tych badaniach tkwiło. Mianowicie ogromna większość respondentów tych badań była absolutnie przekonana, że wynik wyborów nie ma najmniejszego wpływu na stan polskiej ochrony zdrowia. Co się da zgeneralizować w oczywisty sposób. Ludzie nie wierzą w to, że demokracja ich w jakimkolwiek stopniu dotyczy i jest w stanie rozwiązać jakikolwiek realny problem. I myślę sobie, że to jest pierwszą potrzebą reformatorskich polityków, gdybyśmy takich mieli. Mówiliśmy o tym, czy prezydenci, kandydaci na prezydenta mają szansę zaproponować demokrację w kampanii wyborczej. Otóż mają, tak? Poczynając na przykład od tego, żeby w obozie demokratów spróbować wyłonić tego kandydata, który rzeczywiście jest przez nich popierany. Wracam do pomysłu prawyborów, to się może odbywać na rozmaite sposoby, ale to jest jeden z patentów, który politycy mają w ręku. Tak? My nie tylko gadamy o demokracji, my ją praktykujemy. Niewątpliwie stawką jest to, że brakuje Polakom wiary w to, że polityka cokolwiek w ogóle znaczy, tak? I demokracja. Jest pewne niebezpieczeństwo, dlatego że to też słowa PiS-u z ostatnich dni. Oni podkreślają bardzo mocno to, że dzięki PiS-owi, czy tam Zjednoczonej Prawicy, zwiększył się udział obywateli w wyborach, co jest prawdą w jakimś stopniu. W związku z czym, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to trochę można się obawiać, że to jeszcze pójdzie w gorszym kierunku, ale to, że więcej osób idzie, więcej ludzi idzie do wyborów i bierze w tym udział, okej. To jest bardzo dobre. To może jedyne, co PiS zrobił. To jest mój telefon. No. Tak, bo... Dziękuję bardzo. Dziękuję. W przerwie, więc to jest naprawdę mój telefon. Ale ja...